Bruno. Tu! Druga! Dobrze był! Wróć, Krzysiu! Chodź, Adam. Dziękujemy Wam za udział w tegorocznej edycji Małej Polskiej Ligi. Wspólnie z Panią Dyrektor, Panią Małgosią, przygotowaliśmy Wam drobne dyplomy, drobne prezenty. Dziękujemy, tak jak mówię, do samego końca wytrwaliście. Nie wszystkie drużyny w tym roku dały radę. Najważniejsze jest to, że się odbyło bez żadnych kontuzji. Dla Was to była dobra zabawa. Widać to było, że przychodziliście uśmiechnięci. Zapraszamy już z Panią Dyrektor w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. Chcielibyśmy na początek wręczyć nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca turnieju, którym okazał się Kamil Nitecki z drużyny Strumki. Drugą indywidualną nagrodą jest to nagroda dla najlepszego bramkarza. Tak się złożyło, że z tej samej drużyny, to jest dla Bartka Frontczaka. Brawo. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn. Tak jak widać, 5 drużyn dotarło do samego końca. Teraz wręczymy nagrodę za piąte miejsce. Piąte miejsce zdobył zespół szkół numer 1. Poproszę. Poproszę wszystkich. To są nagrody indywidualne. To są publików. Radek, długopis dostałeś? Sprawy to jest coś, co się dobrze. Czwarte miejsce zajęła drużyna szkoły podstawowej numer 1, ale dzisiaj ich nie ma, tak jak wiecie, zostali. A, są, to zapraszam. Przepraszam, bo to jest. Dziękujemy bardzo za uwagę. Kasper. Trzecie miejsce w tegorocznej lidze, Małej Polskiej Lidze, zdobył zespół Piast ze Straszkowa. Thank you.
czwarte. Co to jeszcze? Zwycięzcą Małej Polskiej Ligi sezonu 2015-2016 okazała się drużyna, która debiutowała w naszych rozgrywkach. Jest to drużyna Zjednoczony Babów. Zapraszam. Na koniec w Twoim imieniu i w imieniu Pani Dyrektor chciałem Wam podziękować za to, że przyjeżdżaliście co miesiąc na te rozgrywki, że uczestniczyliście bardzo sumiennie w tych rozgrywkach. Będzie to dla Was nauka na przyszłość, dla nas radość, że coś możemy dla Was robić. Już Was zapraszamy na następne rozgrywki. Dziękujemy. Chodźcie,